Jak ustaliliśmy wcześniej, wypisy ze szpitala wraz ze wszystkimi receptami, skierowaniami na dalsze konsultacje i zwolnieniami lekarskimi powinny być wydane pacjentowi w dniu jego wyjścia ze szpitala. A jeśli nie jest to możliwe ze względu na chociażby wynik przeprowadzonych badań, to wówczas taka dokumentacja powinna zostać wydana bez zbędnej zwłoki. Obecnie w Bełchatowskim Szpitalu dokumentacją wypisową zajmuje się 25 osób. Jak nas poinformowano, problem wypisów spowodowany jest m.in. sporą absencją chorobową u pracowników zajmujących się tym właśnie obszarem. Na czas tworzenia wypisów wpływa także złożoność i obszerność dokumentacji medycznej. Sytuację w Bełchatowskim Szpitalu wyjaśnia zastępca dyrektora do spraw medycznych Jerzy Ogłuszka. Drugą taką przyczyną jest bardzo duża ilość dokumentów, które trzeba objąć tym wypisem. Jeden wypis to jest od 20 do 500 stron, także przejrzenie tego, spisanie różnych wyników badań, konsultacji i tak dalej zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu. Poza tym pamiętajmy, że mamy około 30 tysięcy wypisów rocznie, to jest ponad 120 miesięcznie w tej chwili. To jest ogrom pracy. Jeżeli w końcu nie zaadoptujemy, przyjmiemy jakiegoś systemu informatycznego, który będzie za to odpowiadał, to do tej pory obawiam się, że sytuacja się nie poprawi. Część jest oczywiście robiona na bieżąco, tych prostszych, albo wtedy, kiedy pacjenci na przykład oczekują przez kilka godzin na wypis. Często jest jednak tak, że pacjenci wychodzą rano, powiedzmy o 9, 10, a wypis jest dopiero tworzony, więc myślę, że to jest 2-3 dni. Nie prowadzimy aż takich statystyk. Wprowadzenie odpowiedniego, złożonego systemu informatycznego uzależnione jest jednak od władz województwa, które finansuje to przedsięwzięcie. Program do wypisów nie będzie bowiem dedykowany tylko dla jednego szpitala, a ma być wprowadzany w szpitalach w całym województwie. Kiedy tak to nastąpi? Jest. Musimy, nawet mamy obowiązek ustawowy, stworzyć taką dokumentację cyfrową. W ramach tej dokumentacji jest również tworzenie karty wypisowej. Ale naprawdę nie umiem odpowiedzieć, kiedy zostanie to wdrożone. Mamy nadzieję, że problem wypisów w Bełchatowskim Szpitalu zostanie szybko rozwiązany. We wszystkim chodzi bowiem o dobro pacjenta.